razem z pewnym tajemniczym vlogerem, youtuberem, zostałem zaproszony do redakcji magazynu Książki, ponieważ z okazji Międzynarodowego Dnia Książek i Czytelnictwa przygotowywany jest specjalny numer w tej redakcji Gazety Wyborczej, gdzie wszelkie artykuły piszą właśnie autorzy, pisarze. No i ja z tajemniczym vlogerem, youtuberem, który idzie koło mnie, zostaliśmy wybrani razem z 10 też innymi, żeby to po prostu zwiedzać i jak się coś fajnego uda nam nagrać, to się tym z wami podzielę. Tutaj macie krótki klip, jak tajemniczy vloger, youtuber, vloger się pojawia w autobusie, którym jechaliśmy. Tajemniczy vlogerze, youtuberze, ujawnij się. Ha, ujawniam się. Tak, więc jest ze mną Jerzy. Nikt nie zgadnie. Nikt, po prostu to było tak niepewne. No to następne materiały będą za chwilę. Na wstępie dostaliśmy takie plakietki, więc byliśmy pozytywnie zaskoczeni. Autorzy byli bardzo rozmowni. Zobaczyliśmy, jak gazeta powstaje od początku, niemalże do wydruku. W tym miejscu omawiane są najważniejsze rzeczy w redakcji. Oczywiście Jerzy. To jest biuro najważniejszej osoby w redakcji. No i powiem wam, że zrobiło bardzo pozytywne wrażenie na mnie, ze względu oczywiście na tą ilość książek. Książki, wszędzie książki. Na tej ścianie rozwieszany jest następny numer. Oczywiście Gra o Tron, nie mogłem jej przegapić. I to, co tu widzicie, to jest gazeta, która pojawiła się dziś w kioskach, ale jeszcze na koniec o niej wam powiem. Tutaj macie memy internetowe, przygotowywane przez redakcję. Cały budynek jest bardzo nowoczesny, a taras robi naprawdę wielkie wrażenie, choćby przez tą półprzezroczystą podłogę, którą tu widzicie. Ale też pod względem nowoczesności wszystko wygląda naprawdę bardzo ładnie. Jerzy. Tutaj przechodzą wszyscy autorzy, którzy zostali zaproszeni, więc możecie się im przyjrzeć. Na koniec autorzy zostali zaproszeni do grupowego zdjęcia. Znów Gra o Tron. Nas też zaproszono później do zdjęcia. Już jesteśmy po. Było bardzo fajnie. Podobało nam się? Bardzo. No, podobało nam się. Bardzo fajni ludzie. Widzieliście zresztą na filmach, co tam się działo. Byliśmy jeszcze w TK Maxie i w Dedalusie. Ja nic nie kupiłem, bo mam bardzo silną wolę. Ktoś tu nie ma. Trochę się wróciły. Tak, ale to co Jerzy kupił, to zobaczycie u Jerzego na vlogu. No i teraz lecimy, bo się okazało, że Jerzy ma za 25 minut pociąg. Tak, więc albo zostanie w Warszawie już na zawsze, albo zdążymy.
Więc tak wygląda ta sytuacja. Życzcie mi, żebym zdążył. Tak, więc teraz chyba na miesiąc jeżdżę się z wami na kanale Rzekra u mnie, bo zobaczymy się dopiero na warszawskich targach książki. Niestety. Ale to praktycznie już za chwilę. To już niecały miesiąc. Tak, więc tak wygląda sytuacja. Vlog Jerzego u niego również też się pojawi za kilka dni. Link do niego macie w opisie, więc to było na tyle. My się z wami żegnamy. Cześć. Na razie. Gazeta Pisarzy pojawiła się w sprzedaży 23 kwietnia.